Pani premier Beata Szydło, która z KPRM-u wyprowadziła unijną szmatę. Z nieco zdumieniem i bardzo inwestycje w polskie bezpieczeństwo, w naukę języka polskiego w Niemczech, czy popularyzację polskiej historii, tak na forum Unii Europejskiej, jak w NATO. Chroniczny konflikt z instytucjami Unii Europejskiej z powodu upolitycznienia niezawisłych sądów. Powiedzieć o Andrzeju Dudzie miernota, to w sumie jakby o nim nic nie powiedzieć. Rezydent kolejny raz dziś wystawił świadectwo sobie, własnej partii, ale co straszne i co boli najbardziej, również nam wszystkim. Także dzisiaj historyczne przemówienie Radosława Sikorskiego dosłownie w kilka minut wdeptał pisowców w glebę, a na koniec przygotowaliśmy dla Państwa kompilację głupoty, chamstwa i arogancji w wydaniu Andrzeja Dudy. Problem w tym, że to nie wycinki z jednego tygodnia, a z 2 godzin jego obecności w Sejmie. Adam Bysiek, dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. A my startujemy od tematu numer 1. Oczywiście to 10. posiedzenie Sejmu. Drugi dzień tego posiedzenia zaczął się o godzinie 9 rano i miał się rozpocząć od przemówienia, od debaty, od wzajemnego wysłuchania ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Tematów nie brakuje. Jak wiadomo, w Polsce aresztowano rosyjskich agentów związanych z prawicą. Także trwa wojna za naszą wschodnią granicą. Również Joe Biden wczoraj podpisał decyzję o pomocy finansowej USA dla Ukrainy, więc tematów mnóstwo. Oprócz tego jest informacja sprzed wielu tygodni, ale aktualnie wchodzi ona w życie. Mowa o odwołaniu pisowskich ambasadorów i pisowskich attaché z ambasad. To nominaci partyjni, którzy latami za zgodą PiSu psuli wizerunek naszego kraju. Szanowni Państwo, w normalnym, cywilizowanym kraju, gdy zbiera się 460 posłów, gdy przemawia minister spraw zagranicznych, gdy oczekiwana jest wydłużona debata o przyszłości polityki zagranicznej naszego kraju. Wydawałoby się, że wypada posłuchać, wypada wziąć w tym udział, no chociaż wypada uważać, skoro bierze się te apanaże za bycie posłem, bycie rezydentem, bo na pewno nie prezydentem wszystkich Polaków. Wypadało chociaż wziąć udział w tej dyskusji. Nie w Polsce. W Polsce, bo rządzi Duda, czy rządzi, jest dalej prezydentem, przepraszam, rezydentem. To się nawzajem zazębia i wielu z nas może się mylić. Stwierdził, że idealną odpowiedzią na kompromis, na wspólne stanowisko, na pojednanie, na osiągnięcie konsensusu w wizji kreowaniu polityki zagranicznej będzie, no tak, zorganizowanie dosłownie stand-upu. To nie żarty. On naprawdę to zrobił, a dziennikarze naprawdę to transmitowali. I dobrze, bo to kolejna laurka, jaką wystawił sobie i własnej partii bezprawia i niesprawiedliwości. Z nieco zdumieniem i bardzo dużym rozczarowaniem przyjąłem zwłaszcza początek wystąpienia pana ministra Sikorskiego, który po pierwszych słowach mówiących o tym, że zasadnicze cele w tej polityce są w tej chwili realizowane wspólnie i jak bardzo to jest ważne, z czym ja się zgadzam, bo tak realizujemy je wspólnie. Polska buduje dzisiaj sferę bezpieczeństwa i to jest dla nas rzecz najważniejsza. Nastąpił, proszę Państwa, atak na politykę, która była prowadzona przez poprzedni rząd w ciągu poprzednich 8 lat. W moim przekonaniu nie tylko absolutnie bezpodstawny, w którym było bardzo wiele kłamstw, manipulacji, po prostu zwykłych nieprawd, ale przede wszystkim dzielący Polaków, tworzących dzisiaj jakiś zupełnie niepotrzebny nam w polityce zagranicznej, w tych najważniejszych kwestiach konflikt polityczny. U mnie osobiście te słowa ministra wzbudziły po prostu zwykły niesmak. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, było tam bardzo wiele nieprawdy, żenujących stwierdzeń, które trudno nazwać inaczej niż jakąś czystą propagandą, manipulacją.
Wiecie Państwo, no muszę powiedzieć, że z zażenowaniem przyjąłem tą część wystąpienia ministra. Zwłaszcza, że w ogromnym stopniu nijak ona się miała do tego, jak mówił później właśnie o tym, że jest realizowana dobra polityka, że pozycja Polski jest silna, zwłaszcza ta gospodarcza, że Polska jest krajem stabilnym i pewnym, do którego przyjeżdżają inwestorzy. No nie stała się krajem stabilnym i pewnym przez ostatnie 5 miesięcy czy 4, odkąd jest nowy rząd. Po prostu jest tym krajem stabilnym i pewnym od lat, dlatego że była realizowana bardzo skuteczna polityka budowania bezpieczeństwa Polski przez ostatnie lata, kiedy rządził inny obóz polityczny i w tym zakresie rząd Donalda Tuska tylko tą politykę kontynuuje. Teraz tak po kolei, żeby pana Dudę wypunktować. No, afery wszystkie PiSu już mniej więcej raz w tygodniu tutaj na naszym kanale wymieniamy. Natomiast jak ten człowiek, który odpowiada za zdemolowanie sądownictwa, za kooperowanie z ziobrystami podczas łamania prawa i pogwałcania konstytucji, a także wszelkich reguł moralnych i prawnych, ten sam człowiek, który odpowiada za powoływanie szkodników, dosłownie szkodników na ambasadorów i atasze. Dlaczego? Bo nie mieli kompetencji, ale mieli paszport PiSu, ale byli wierni partii. Co tam interes zagraniczny naszego kraju? To najmniej istotne. Najważniejsze było to, by na te stołki dla Dudy powsadzać swoich. I dzisiaj, gdy PiS wyłożył, dosłownie wyłożył politykę zagraniczną do góry nogami, gdy ona do dzisiaj kuleje i chyba powoli jeszcze, ale nie może podnieść się z tych kolan, na którą PiS ją posadził, ten człowiek śmie pouczać innych. Jakie to bałwochwalstwo, taki polski prymitywizm zamknięty w tym kołtuńskim grajdole, jaki PiS stworzył sobie na przestrzeni lat. Nie był w stanie nawet powiedzieć dziękuję, że może być lepiej. Nie był w stanie powiedzieć przepraszam, tu i tu dowaliliśmy, to nie powinno się zdarzyć, choć skłócił nas z Niemcami, skłócił nas z Francuzami, skłócił nas z Ukraińcami. Jeden człowiek i dzisiaj, gdy ktoś punktuje jego pseudo osiągnięcia, nie jest w stanie nawet stanąć w prawdzie. Mam nadzieję, że to nagranie Państwu wiele wyjaśnia. Apeluję oczywiście o Wasze komentarze i Wasze opinie, co Wy sądzicie o tej kuriozalnej konferencji prasowej. No i właśnie, znów otwieram ten wątek. Co można zrobić, by ten człowiek więcej nie kompromitował kraju, przynajmniej do momentu, gdy jego kadencja nie dobiegnie końca. Liczę na Państwa kreatywność. Temat numer dwa dzisiaj, Szanowni Państwo, to Radosław Sikorski i jego expose. Mamy dla Państwa najciekawsze fragmenty, w których ten dosłownie punktuje PiS krok po kroku, wskazując do czego doprowadziły rządy bezprawia i niesprawiedliwości na czele z Kaczyńskim i Dudą. Oto jak na Polskę patrzono za granicą. Oto według Dudy i PiSu najlepsze dokonania ich partii w polityce międzynarodowej. Proszę zobaczyć. Musimy stanąć w prawdzie. Poprzednie 8 lat polskiej polityki zagranicznej to seria chybionych założeń ideowych, złych pomysłów, błędnych decyzji i zaniechań. Wspomnę jedynie o kilku najważniejszych. Chroniczny konflikt z instytucjami Unii Europejskiej z powodu upolitycznienia niezawisłych sądów, a w konsekwencji nie tylko ogromne straty finansowe, ale przede wszystkim utrata wiarygodności i prestiżu. Zepchnięcie Polski na margines najważniejszych debat, tak na forum Unii Europejskiej, jak w NATO. Zepsucie relacji z sąsiadami i ważnymi partnerami, z Niemcami, Francją, Czechami, a w pewnej mierze nawet z Ukrainą, mimo kluczowej roli, jaką Polska odgrywa w niesieniu pomocy temu krajowi. Chybione kalkulacje na sojusz z USA przeciw Unii Europejskiej i podkopanie zaufania do Polski po obu stronach Atlantyku. Sojusz ideologiczny z proputinowskimi populistami. Afera wizowa, czyli de facto niekontrolowany napływ migrantów na teren Polski bez żadnej debaty publicznej i przy jednoczesnym szczuciu na obcych. Demontaż Ministerstwa Spraw Zagranicznych jako centrum kreującego politykę zagraniczną oraz degradacja profesjonalnej, apolitycznej służby zagranicznej.
Oczywiście czekam na Państwa ocenę, jak Wam podobało się wystąpienie i exposé Radosława Sikorskiego. Dodam, że naszej uwadze nie może umknąć jeszcze jeden bardzo ważny fragment o to, co Radosław Sikorski mówił wprost do pisowców. Z praworządnością na mechanizm relokacji uchodźców i na Zielony Ład zgodziła się Rada Europejska, złożona z szefów rządów krajów członkowskich. W latach 2016-2023 Polskę reprezentowali w Radzie Europejskiej premierzy Beata Szydło i Mateusz Morawiecki. Nie ma dziś ich z nami, bo pani premier Beata Szydło, która z KPRM-u wyprowadziła unijną szmatę, dziś z obrzydzeniem służy w Europarlamencie. I w ten oto sposób przechodzimy płynnie do tematu numer 3. Żałuję, że znowu kolejny odcinek musimy poświęcić temu człowiekowi, temu Andrzejowi Dudzie, marnować czas na wycinanie jego, to co zaraz zobaczycie, woła o pomstę do nieba, kolejnych min, wypocin, jakichś fragmentów oderwanych od rzeczywistości, parafrazując Kaczyńskiego, z urojonej rzeczywistości. Żałuję, że dzisiejszy dzień nasi montażyści spędzili na tym, by tego człowieka oglądać. A dlaczego? Przekonajcie się sami. Inwestycje w polskie bezpieczeństwo, w naukę języka polskiego w Niemczech czy popularyzację polskiej historii, tak na forum Unii Europejskiej, jak w NATO. Zepsucie relacji z sąsiadami i ważnymi partnerami, skonstruowanej z mitów i urojeń utrwalanych przez nachalną propagandę. Przyjrzyjmy się, obecna koalicja ma różne od rządu RFN poglądy na wiele kwestii. Mamy inną historię, inne uwarunkowania społeczne, degradacja profesjonalnej, apolitycznej służby zagranicznej. Według organizacji Reporterzy przez Granic, Polska w 2014... I stawiam otwarte pytanie. Czy w którymkolwiek z cywilizowanych, ja nie mówię o jakiejś Ugandzie, czy krajach z Dalekiego Wschodu typu Białoruś czy Rosja, ale jakikolwiek cywilizowany kraj, gdy prezydent jest zapraszany do Sejmu, gdy korzysta ze swoich uprawnień w ramach tego, że bierze udział w tym posiedzeniu, gdy na dwóch szalkach jednej wagi jest interes narodowy, na drugim przyszłość naszego kraju i polityki zagranicznej, ten zachowuje się w taki sposób. Czy ja przyznam Państwu, że będąc nieraz w kinie, czy nawet w cyrku, nie widziałem tego typu reakcji dzieci, małoletnich, tym bardziej ich rodziców, na występy tego czy innego klauna. Nie widziałem czegoś takiego i nie spodziewałem się, że relacjonując również dla Państwa tą politykę bieżącą, będę miał okazję poprosić montażystę, weź Justyna, wytnij te fragmenty, bo to jest hit. Problem w tym, że gdybyśmy je Państwu puścili całe, ten odcinek trwałby 30 minut. Wybraliśmy i tak te najciekawsze i w związku z tym liczę na Państwa ocenę co do zachowania tego rezydenta. O to, czy przystoi, nie będę pytał. Natomiast zapytam, jakie konsekwencje według Was może mieć takie zachowanie rezydenta dla nas wszystkich, bo jak rozumiem, ten filmik ogląda na nas 100 tysięcy osób. Domniemuję, że skoro my już go widzieliśmy, zanim go wyemitowaliśmy, widziało go kilkaset tysięcy innych ludzi. Jak na Polskę patrzą ludzie za granicą i co, być może Państwo mieszkacie za granicą, mówią o naszym rezydencie, znaczy naszym, ich, tego, co go wybrali rezydencie, ludzie za granicą, jakie są oceny jego polityki i jak w Państwa krajach, gdzie mieszkacie na stałe, patrzą na Polskę za sprawą rezydenta. Czeka na Państwa wiadomości i komentarze. Jestem mega ciekaw. Obiecuję, że z tych odpowiedzi zrobimy na pewno ekstra odcinek pod tytułem Jak Zachód patrzy na Polskę przez rezydenta Andrzeja Dudę. Dzięki Wam. Mam nadzieję, że ten odcinek powstanie. Adam Bysiek, dziękuję pięknie. Zanim się pożegnam, jak codziennie, bardzo będę Państwa prosił o to, by kliknąć subskrybuj, byśmy mogli nadal nasz kanał rozwijać, a Państwo byście mogli być w tym fokusowym, codziennym skrócie na bieżąco. Dobrego i spokojnego dnia. Zapraszam jutro po 16:30. Do zobaczenia. Czekpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.